No i po 7 czy 10 minutach rozmowy Magda Gessler, okrutna, nachyliła się i powiedziała: jest pan okropny. Pyta pan, jak licealista, bez sensu w ogóle. Niech pan trochę się rozluźni. No przecież nie powiedziałem żadnych talerzy do w okolicach. Powie, żeby ja usłyszałem, że pytam, jak licealista i mam się rozluźnić, to się spiąłem jeszcze bardziej. Nie było roku, żebym nie dostał propozycji z każdej telewizji. Żeby wrócić, żeby poprowadzić swój własny program publicystyczny, no tak, teleturniej, to, siam, to, owam, to ciągle. I zawsze nie mówię nie, zawsze odmawiam. Kamera ma to do siebie, w moim przypadku, że ja przy niej troszkę głupieję, troszkę nie mówię tego, co bym chciał. Mhm. Tam na tej górce Ursynowskiej szykowała się jakaś impreza i kilkoro z nich zaczęło nagle krzyczeć: dały z Polsatu, wy i tak dalej. Mhm. A ja byłem z grupą moich znajomych, z ich dziećmi jeszcze małymi.